Kort z wafelką ze swastyką, że mówi, trzeba być idiotą, żeby czcić Hitlera. To sukces całego naszego społeczeństwa. Tak, ma rację. Także państwo zobaczą. Panie pośle, w Niemczech. Ale czy ktoś mówi, że jest przeciwny temu wnioskowi? Przecież wiadomo, że Hitlera zwalczyli i trzeba dalej go zwalczać, jeżeli by się to miało odrodzić, chcieć odrodzić. Dla przykładu, Wysoka Izbo, szanowni państwo, naprawdę posłuchajcie, Niemcy sobie poradzą, będą siebie sami bronić, niech nie szukają tutaj obrońców. Dla przykładu, w sierpniu ubiegłego roku na ulicach Berlina czcili rocznicę śmierci niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hessa. Chcieli uczcić 30. rocznicę jego samobójczej śmierci. Okej, przepraszam panie ministrze, bardzo proszę nie pokrzykiwać, nie utrudniać wystąpienia, dobrze? Zaraz państwo będą mieli czas, żeby zabrać głos. I pana posła też proszę, żeby nie pokrzykiwać. Wysoka Izbo, kolejny przykład z ubiegłego roku. Nie potrzeba nam Hitlera, a niech weźmie go cholera. Nie potrzeba nam Hitlera, nie potrzeba i już. W Niemczech maszerują przez centrum Berlina. Opozycja